Witaj w tej lekcji, która ma ukazać Ci, jak możesz stworzyć swój pierwszy program i poznasz pewne ciekawe zmienne, które mają szerokie zastosowanie w programowaniu, ale przy tym okazują się bardzo proste. Więc zobacz, że gdy przejdziemy sobie do PyCharm bądź Visual Studio Code, to na samym początku, nawet przed włączeniem, na pulpicie możesz stworzyć odpowiedni folder. Niech to będzie folder, który pozwoli Ci Mieć dostęp do tych swoich programów. Czyli y, zobacz, ja tutaj postaram się taki folder szybko przygotować. Mm, tutaj sobie tworzę. Niech to będzie folder. Pierwsze projekty. Pierwsze programy Python. I to, co możesz zrobić, gdy wrócisz sobie do y, tego środowiska programowego. To przechodzisz sobie do otwórz. Wybierasz otwórz folder. Taki folder wyszukujesz. No i zobacz, ja tutaj sobie wybieram pierwsze projekty Python, bądź inny folder, który będzie mi tutaj cenny, dla mnie cenny. I oczywiście może być tak, że nic tam w ogóle nie masz. Czyli tak by było, gdybym wybrał ten folder, więc sobie wybieram i zobacz, nic tutaj nie mam. Mam podstawowe, główne. Plik, który tworzy się na samym początku, gdy tam nie mam stworzonego żadnego programu. Oczywiście to, co możesz zrobić, to zdecydować się na usunięcie tego pliku, bądź na stworzenie kolejnego projektu. Więc zobacz, tworzymy sobie nowy, kolejny projekt, nadajemy mu odpowiednią nazwę, czyli mieliśmy wcześniej możliwość wyboru, co to będzie za projekt, więc niezwykły plik, ale Python file. I tutaj wpisujemy pierwszy program. Pierwszy program. Python. Zatwierdzamy. On się tutaj pojawia. Jeżeli chodzi o ten folder, no to oczywiście moglibyśmy zdecydować się na jego usunięcie. Ale teraz nie ma takiej potrzeby. Wracamy sobie do tego pierwszego programu. Ukażę Ci, że jest to możliwe także z pozycji Visual Studio. Więc tutaj mogę sobie otworzyć cały folder. Tam była taka opcja. Czyli otwórz folder i gdy przejdę sobie tutaj do biurka, no to mam tutaj ten folder, o, gdzie już jest main i ten, który przed chwilą udało mi się stworzyć. Więc zobacz, mogę również z tego programu, z Visual Studio Code, decydować się na tworzenie programu w języku Python. I oczywiście czasami możesz mieć zapytania w tym programie bądź w PYCharm, czy warto zainstalować pakiet językowy. Nie decyduj się na coś takiego, poznawaj coraz bardziej język angielski, ponieważ jest on bardzo pomocny w programowaniu. Jeżeli więc coś okazuje się mało znane, nie wiesz jak sobie pewne rzeczy tutaj przetłumaczyć no to możesz skorzystać wtedy właśnie z translatora, zapisać sobie, i do tego wracać, i kodować właśnie w swojej pamięci ten język angielski. No i teraz przejdziemy sobie do stworzenia pierwszego programu, więc zobacz, możemy wpisać tutaj print i dać znać, że się coś wyświetlić, na przykład Witaj Szymon i wykrzyknik. Następnie, gdy weźmiemy tutaj pokaż ten program, niego się rozpocznie. No to tutaj dostrzegamy w terminalu, jak właśnie będzie się on prezentował. No i dostrzegamy to przywitanie. Witaj, Szymon. Możesz wpisać tutaj swoje imię i to będzie twój, właśnie, pierwszy program. Ale, no, stwórzmy jednak trochę y, większą formę zaawansowania tego programu. Y, czyli y, wykorzystamy pewną zmienną i przy okazji pozwolić ci to dowiedzieć się, czym jest taka zmienna. Więc. Wybierzemy tutaj pewną zmienną, która może mieć, może się nazywać jako zmienna A, ale tak naprawdę nazwa może być znacznie dłuższa, bo może być na przykład pierwsza i dajemy spację na sam dół. Pierwsza zmienna. Jest biblioteka PEP, która właśnie informuje, jak należy korzystać z języka Python i ona właśnie daje znać, że w przypadku zmiennych, gdy są dłuższe nazwy, to żeby oddzielić te słowa, no to wykorzystuje się ten myślnik na dole. No i teraz też moglibyśmy wprowadzić tutaj odpowiednią wartość, czyli że ta zmienna równa się i na przykład dajemy znać Szymon. Następnie gdy wrócimy do print, co ma się wydarzyć, wyświetlić, to jesteśmy w stanie uczynić to na kilka sposobów, czyli możemy zrobić poza tym tekstem tą wartością dać tutaj za nią przecinek i to wtedy on oddziela No i gdy następnie wprowadzimy sobie zmienną na przykład a No to będzie mogła być ona uwzględniona Zobaczmy czy to będzie mogło zadziałać więc widzimy że pojawił się pewien błąd a to wszystko dlatego że tej zmiennej a nie ma ponieważ wprowadziłem jej inną nazwę więc tutaj jak to szybko zaktualizował No to zobaczmy teraz no, i pojawiło się hasło Witaj Szymon, dodatkowa spacja się pojawiła. No i zobaczmy, jak moglibyśmy jeszcze inaczej to zrobić. Moglibyśmy zamiast przecinka po prostu dodać tutaj plusik, i to też by mogło świetnie zadziałać. Oczywiście jest pewna różnica, że gdy tutaj mamy Taką wartość i zobacz, gdy mam tutaj Witaj, to już nie stosuje spacji. Jest przecinek, który oddziela i jest informacja, że ma pojawi, wyświetlić się również to, co znajduje się w zmiennej A, czyli tak naprawdę odpowiedni typ, ponieważ zmienna musi mieć pewien typ. I tutaj mamy typ, który nazywa się string, czyli łańcuch znaków, no i oznacza to po prostu ten sam zwykły. Tekst Szymo. No, i zobacz, że gdy włączymy sobie ten program, no to od razu pojawia się spacja, czyli automatycznie pojawiła się spacja. Nie ma potrzeby tutaj jej wykorzystania. Gdy jednak chcemy połączyć pewne słowa ze sobą, na przykład zastosuję tutaj plusik, no to zobacz, teraz będzie już bez spacji, bo czasami może właśnie być taki cel programu, że chcemy pewne typy które występują w zmiennych ze sobą połączyć bez zachowania spacji. Więc możesz pamiętać o tej pewnej różnicy. Aby to lepiej zrozumieć, no to weźmy pod uwagę pewien przykład, czyli tutaj zastosujemy sobie coś takiego. Witaj, następnie zrobimy tutaj spację. Jest Witaj plus typy zmiennej A ale chcemy też dodać tutaj wykrzyknik, więc to, co możemy zrobić, to to również zastosować apostrof i w nim wykrzyknik, ale przy tym nie chcielibyśmy, aby pojawiła się spacja, więc nie dodajemy tutaj przecinka, no bo zobaczmy, gdybyśmy dodali przecinek, to co by się pojawiło? Witaj Szymon i by była spacja, ale chcemy, aby ten wykrzyknik był od razu za Szymonem, więc stosujemy plusik. I mogłoby to wyglądać w taki sposób: Witaj, Szymon i wykrzyknik. Ale też moglibyśmy tutaj nie stosować spacji, zrobić tutaj przecinek, i następnie, gdy włączymy, to również otrzymamy dobry wynik. Ale zajmijmy się jeszcze typami zmiennych. Zwróciłem uwagę na ten string, który oznacza łańcuch znaków. No, i oczywiście ten typ może być zaprezentowany na różne sposoby. I tutaj już to ukazuje, chociażby w tym miejscu, na podstawie komentarzy. Przy okazji dowiadujesz się, czym są komentarze. Czyli, gdy tworzymy jakiś pewien kod, to możemy przy takim kodzie, pod nim bądź nad nim Stworzyć pewien komentarz, który ma stanowić dla nas informację, na przykład, jakie jest zadanie poniższego kodu, który wprowadzamy, co on ma robić, jak on ma zadziałać. Dla ciebie, nawet teraz, podczas nauki programowania, gdy tworzysz swoje pierwsze programy, takie komentarze możesz stosować. Komentarze, czyli właśnie coś takiego, taka kotwica, taki płotek. To, co teraz będziemy mogli wpisać, i nie musi być tu spacji, to tak naprawdę ono się nie wyświetli w naszym programie. Więc, gdy tutaj rozpoczniemy run, to w terminalu nie zauważymy tego, co wprowadzamy właśnie za pomocą komentarza. Więc możesz czasami zapisywać sobie tutaj ważne dla Ciebie informacje, wyjaśnienia. Także i ja o to dbałem. Podczas nauki programowania i powracanie do tych informacji jest wtedy bardzo cenne. Jest to taki notatnik, który pozwala Ci mieć tutaj wszystko pod kontrolą. No i biorąc pod uwagę ten typ zmiennych string, no to zobacz, że można go przedstawić na kilka sposobów. Chociażby uwzględnię tutaj ten kod. Ale wykorzystam skrót klawiszowy kontrol i taki ukośnik, i już pokazuje ci o jaki mi ukośnik dokładnie chodzi. Wprowadzę go w tym miejscu w terminalu, więc zobacz, mam na myśli ten ukośnik. Więc możesz zastosować skrót klawiszowy kontrol i ten ukośnik, i dzięki temu zaznaczony przez ciebie komentarz ponownie będzie miał odpowiednią wartość, czyli już nie będzie komentarzem. Ten komentarz został usunięty. Jeżeli czasami chcę więc, aby pewien kod napisany przeze mnie został komentarzem, aby pełnił rolę komentarza, aby nie był uwzględniany przez program, no to też wystarczy, że go sobie zaznaczę, wykorzystam komand i ukośnik, no i następnie pojawił się jako komentarz. No, ale wróćmy sobie do pierwotnej wersji. Czyli mamy zmienną, która jest zapisana w postaci tego stringa łańcucha znaków jako y, Szymon. I można tutaj zastosować cudzysłów, ale można też zastosować apostrof. Najczęściej stosowany to jest cudzysłów, apostrof jest stosowany. Jeżeli się nie uda zastosować cudzysłowia, no to można zastosować wtedy apostrof. Jaka jest różnica? No, zobacz, ukazałem to na przykład w tym miejscu, czyli znów postaram się włączyć ten kod, tą zmienną. Tą, ta może działać na ten moment. I zobacz, nawet przy tej zmiennej jest możliwość stworzenia komentarza, więc to, co tutaj się znajduje, nie będzie uwzględniane. I teraz dokładnie sobie to sprawdzimy, więc włączam sobie tą zmienną. O nazwie Szymon z tym cudzysłowiem. Zobacz, że też mam po niej komentarz i to, co znajduje się w tym miejscu, no, nie będzie uwzględniane. No i co ma się zadziać? No, ma zostać wyświetlona właśnie ta zmienna o nazwie name, czyli imię. No i zobaczmy, czy się udało. No tutaj widzimy, że po prostu wyświetliło się nam name, ale dlatego, że jest to w cudzysłowie. Więc nie chcemy, aby się tak zadziało, więc po prostu zmienna nie ma być tutaj w cudzysłowie nie ma zastosowany być apostrof, bo wtedy po prostu wprowadzamy konkretny tekst. Gdy wprowadzamy zmienną, to nie ma takiej potrzeby. I nie należy po prostu tak robić. Zobaczmy teraz: udało się i zostało wyświetlone Szymon. I tak samo wydarzy się, gdy użyjemy apostrofu. Ale gdybyśmy chcieli do tego typu stringa wprowadzić jakąś nazwę, która będzie składać się z kilku apostrofów, na przykład Szymons albo tutaj Szymons i w środku, no to zobaczmy, że wyświetli się nam po prostu błąd. Nie będzie to możliwe. Będzie mogło coś takiego zadziałać, jeżeli tutaj wykorzystamy na przykład cudzysłów. I zobaczmy teraz jak będzie mogło to zadziałać. Czyli stosujemy tutaj cudzysłów, a tutaj stosujemy po prostu zwykły apostrof. Tutaj usuwamy jeden cudzysłów, no i gdy włączymy, no to pojawiła się nam ta poprawna nazwa. Ale ukażę Ci jeszcze jedną możliwość właściwego wyświetlania tych typów, które występują przy zmiennej, czyli tych stringów. No, to można zastosować trzy cudzysłowia na początku i na końcu. I kiedy warto się na to decydować? No, kiedy chcemy wykorzystać pewne spacje. Czyli weźmy pod uwagę właśnie tutaj tego stringa i, i mamy tutaj zastosowane te trzy cudzysłowia z przodu i z tyłu i na przykład wykorzystuję spacje. Wprowadzam tu pewne spacje. No i zobacz, że te spacje się tutaj pojawiły. Nawet gdy zrobię sobie Enter, Tutaj w tym miejscu, to również ten Enter zostanie uwzględniony. I właśnie wtedy warto sobie na to pozwolić. No bo jeżeli wrócimy sobie do innej postaci, czyli zwykłych cudzysłów z przodu i z tyłu, i będziemy tutaj chcieli wprowadzić spację, czyli na przykład w tym miejscu, niech będzie kilka spacji, no to zobaczmy, spacje są uwzględnione. Ale gdy weźmiemy sobie na przykład Enter, to od razu pojawia się nam automatycznie ten ukośnik i czy to on coś zmienia Zobaczmy dalej są dostępne te spacje które wprowadziliśmy ale nie ma tego nie ma enteru czyli że ta część stringa że pojawiła się niżej nie zostało to uwzględnione i gdybyśmy sobie cofnęli to możemy podobnie to sprawdzić z wykorzystaniem zwyczajnego apostrofu z przodu i z tyłu Więc Zobaczmy i następnie tutaj oddzielamy. No to pojawiła się taka możliwość, ale gdy chcemy zrobić Enter, to już nie ma takiej możliwości. Więc pamiętaj, że najczęściej korzystamy po prostu z cudzysłowia, później z apostrofów, ale czasami też okazuje się przydatne trzy cudzysłowia z przodu i z tyłu. Po prostu, gdy wykorzystujemy ten Enter i co, jakaś część stringa ma zostać oddzielona, pojawić się po prostu niżej. I to wszystko w tej lekcji, ale dalej będziemy dbać o rozbudowanie tego programu po to, aby przedstawić Ci kolejne możliwości języka Python, czyli poznasz zmienne liczbowe, czy także ciekawy operator input. Więc zachęcam do zapoznania się z kolejnym materiałem.